Witamy, witamy Was, kochani, bardzo serdecznie. Duet Patryk Głębokie Gardło Rojewski i Piotr Luźny Krok Skowyrski. Witamy Was bardzo serdecznie. No, witam, witam. Dzień dobry. Myślałem, że powiedzieć jakiegoś Pan Sowa może, albo Piotr Nudesek. W takim pan Poka. Razie... Pan Poka. Pan Poka? Albo Pan Nudesek. Pan Nudesek. Pan Poka i Pan Nudesek. Witamy serdecznie, moi witamy drodzy. Witamy serdecznie, tak. We were here to wish you were here. Tak, kolejna zagadka przed nami. Jestem chłopem Rada. I będę budował archery, żeby trenować uczników w Warcraftie. Tak, a Izak jest panem i będzie zbierał podatki. Ja jestem panem, będę mu rozkazywał po prostu. Dokładnie. Jest mi lud. Teraz jest Rada. Zagadka nazywa się Rada, czyli Council. To tak, tak brzmi going. Tak RPGowo bardzo, nie? Yes, my lord. Work. Właśnie, ja teraz jestem tym panem i muszę to ogarnąć co i jak. Czekaj, bo czy ja pewnie jestem jeszcze... Czy jestem już u rycerzy, czy jeszcze nie, czy już nie jestem u rycerzy? Pewnie nie, bo nie, to ja już może jestem u ciebie, wiesz? Tak, może... Dobra, może ja ci przedstawię, jak wygląda moja wesoła sala uciech. Poczekaj chwilkę, ja sobie jeszcze ogarnę, co tu się dzieje dokładnie. Dobra, to są jakieś zamknięte drzwi. Okay. Jakiś mieczek leży. Ja generalnie mam chyba witraże, wiesz? Dobrze, a ja mam na samym środku pomieszczenia potężną szachownicę. Także coś mi się wydaje, że będziemy mieli zagadkę z kategorii skręć w lewo bądź w prawo, czyli to, co ubóstwiamy. O, mam szachownicę też jakąś. Mam szachownicę. Okej, na wyboczne zawierają drzwi. Tam nie mogę przez nie przejść, także to chyba nie będzie nic tak, istotnego. Tak, ja też, wiesz co... Dobra, wiesz co, tak, ja mam... O, a to co? Dlaczego ja to... Dobra, ja mam trzy witraże, tak swoją drogą. Mhm. Takie rzeczy, które są tutaj ważne. Mam też jakieś herby. Czerwony, pomarańczowy. I tutaj mam generalnie tarczę z borsukami, chyba to są te borsuki. Są borsuki w hełmie z tym... Słuchaj, ja mam po prostu przed sobą... No, nie mogę nazwać tego szachownicą, no ale tak to wygląda. Tak, wiem. I ja na samym końcu mam drzwi, pewnie do których muszę przejść. Także coś mi się wydaje, że będziesz mi musiał mówić, musiał mnie instruować... Na pewno tak, ale... Gdzie mam iść? I coś mi się wydaje, że gdy ci się nie uda, nic fajnego mnie nie spotka. Też takie mam wrażenie, ale problem polega na tym, że ja tutaj właściwie nic nie mogę kliknąć. O, coś w sensie... kliknąłeś, bo w ogóle nad szachownicą... O, czekaj, tutaj coś jest, to jest jakaś dźwignia. Mam trzy żyrandole i w ogóle mam tak naprawdę sześć proporców. Sześć proporców? Tak. Dobrze, a co jest trzy z lewej, wiesz co, i tu pojawia się problem, bo z perspektywy jakby postawy wyjściowej nie widzę. Także muszę chyba podejść. Mhm. No jak to sprawdzić teraz? Kurczę. To bo ja nie jestem w ogóle. A wiesz co, to chyba nie. To chyba nie. Jak nie jestem dźwignię, to coś się wydarzyło u ciebie, czy nie? Czekaj. Sprawdzę, czy mi się coś może nie. Nie, tu nie. Dobra, olewamy proporcje, bo lewa strona ma same, tak mi się wydaje, dziki. Lewa strona ma dziki, a prawa strona też ma dziki. Dobra, proporcje nie są kompletnie istotne. A nie są dziki borsuki? Mogą być dziki borsuki. No. Nie wiem, nie widzę, nie mogę przybliżyć. Dobra, no ale to wiesz co, jak mi się wydaje, że ty musisz coś zrobić u siebie, bo ja tu nie mogę nic kliknąć. Wiesz co, ja mam na przykład... Ja mam po lewej stronie chyba są dziki, a po... Albo wszędzie są borsuki? Nie wiem. Nie wiem, nieważne. Bo ja generalnie tutaj mam trzy witraże. Nie wiem, co te witraże tak naprawdę u ciebie robią, ale mam takie trzy witraże, gdzie górna połowa to jest jakiś pan, albo jakiś gościu w koronie, jakiś, nie wiem, król w koronie, albo jakiś rycerz z hełmem takim, z głową jakiegoś niedźwiedzia, a na dole są ranione kobiety z mieczem w piersi. Okej. Okay. Albo ze strzałami. Dobra, ja tu mam jeszcze jedną. Nie no, tu jest tarcza z... Ja wcisnę cię w ogóle jedną dźwignię. Nie wiem, co ci to zrobiło tak naprawdę. Borsuk z jakimś mieczem, ale... Witraże mówisz. No witraże mam, zobaczę, czy one są istotne.
No właśnie, bo jeżeli masz witraże, to bo ja na te witraże mogę w ogóle patrzeć. O! Ja myślę, że to jest czekaj! Z witrażami. Halo, przyjaciel! No. Dobra. Słuchaj, już ci mówię. Więc tak, bo mam na, mam na wyboczne lewe i prawe. Z prawej strony mam trzy witraże, z którymi mogę wejść w interakcję. I mogę jakby część witrażyska odczepić. Ja w ogóle wszystkie witraże mogę odczepić. A to może musisz to przenieść na drugą stronę jakoś odpowiednio i to dopasować, tak? Na przykład. Może po drugiej stronie nie będzie witraży i musisz to dopasować po drugiej stronie, ja nie wiem. Nie, nie, po drugiej stronie też są witraże. Dobra, okej, okay, dobra. To już wygląda... A masz jakieś miejsce, gdzie możesz... Dobra, po prostu... Witraże? Nie, dobra, Peter. To jest, po prostu są klasyczne puzzle. To są ale klasyczne puzzle. Ale to właśnie, puzzle. Ale ostatnio mówiłeś, że córka ci pokazała puzzle znowu, to zobacz, to jest idealny odcinek na ciebie. A, widziałeś Insta. Widziałeś Insta, miałem szkolenie. Ja śledzę, też polecam, słuchajcie. Ja też śledzę pana Piotrka. Oczywiście. Dokładnie. Się, trzeba się śledzić. Hashtag stalker. Dobra. Słuchaj, więc tak. Generalnie motyw główny to jest jakby środkowa część tych witraży, tak? Mm-hmm. Mam gościa, który jest przeszyty strzałami. Mam babkę, która dostała mieczem w serce i zdycha. I mam kolejną babkę, która dostała sztyletem w serce i też nie wygląda no. najlepiej. No tak. Także ale, trzy a ten, bolesne a ten śmierci. To jest facet, tak? To jest facet. Dobra, tak, to wydaje. Jest tak, facet, no. To jest... I ma takie. I on ma na ramieniu, ma takie jakieś. To są jakieś łabędzie chyba. Ma na ramieniu ten facet, ma no. na zbroi, ma łabędzie na przykład. Nie wiem, czy też takie widzisz, co takie a, dwa łabędzie. A, to nie. W koronie? A, no, łabędzie. A, na ramienniku ma narysowane łabędzie. A, to widzisz, to ja a, mam widzisz. Innego pana. A, widzisz, i to jest ważne. To, a może znaleźć takiego pana, który jest takim panem? Może po drugiej stronie masz tego pana. Okej, okay, a jestem ciekaw, czy... Aha, ja nie mogę... Nie mogę tego dawać z powrotem? Aha, dobra, ja mogę jak tylko wywalić. Na ziemię to możesz to chyba. Możesz to położyć, wywalić na ziemię i wtedy to wróci chyba na swoje miejsce, wiesz? Jeżeli to tak, jeżeli chodzi o przenoszenie itemów, to masz to wywalić na ziemię i wtedy to wiesz, wróci na swoje miejsce. Dobra, dobra. Okej, okay, no na pewno muszę pobawić się tymi witrażami w jakimś systemie. Tylko muszę znaleźć tutaj powiedzmy jakieś elementy wspólne tego wszystkiego, no bo. Aha, i to co ci przeczytałem miałem jakby po stronie lewej. Teraz po stronie prawej mam gościa właśnie z łabędziami, który dostał strzały. No, no. Mam panią, która dostała sztyletem, ma taki długi warkocz chyba rudy. Tak, ma długi warkocz. Ale ona ma miecz w sobie, a nie sztylet na przykład u mnie. A widzisz, bo ja mam i babkę ze sztyletem, i babkę tak, z ja mieczem. Tak, też mam babkę ze sztyletem i babkę z mieczem, ale sztyletem okay. dostała blondyna, a mieczem dostała ruda. A widzisz, to ja mam kompletnie odwrotnie, także kto do kogo ma jak przysunięty temat, to też będzie istotne. Dobra, okej. Okay. Czy tu ma coś? Nie, dobra. Bo tak jak mówię, ja mogę tylko wykładać rzeczy. To może musisz mieć gdzieś miejsce, gdzie możesz to położyć, nie? Wiesz, co? A na górze witraża masz jeszcze takie, masz górną część witraża też masz? Bo masz te babki, które dostały już tego faceta, co dostałeś strzałami, ale to są środkowe, to są środkowe części. A, środkowe to są w ogóle części, bo ja na górze, bo na dole też są takie, też są części, bo to też ma znaczenie chyba. Mam jakiś lasek, tutaj mam jakieś drzewa, dobra, okej. Okay. A górna część, masz górne części też pokazane, bo ja na górnej części mam właśnie jakiegoś, na przykład, jakiegoś króla w koronie, mam jakiegoś rycerza z głową niedźwiedzia na głowie. Tak. To też masz, tak? To jakoś musimy dopasować, nie? Tylko nie wiem, gdzie ty musisz to dopasowywać, bo jak znajdziesz miejsce, gdzie możesz to dopasowywać, no to wtedy ci powiem, jakie są witraże ważne. Znaczy, jak trzeba to złożyć. Musisz znaleźć miejsce, gdzie możesz to pakować po prostu. Tak, tylko że Bayer polega na tym... Dobra, ja postaram się wziąć tak randomowo, jakąś część, nie wiem. Weź tego z łabędziami na wziąłem rynku. Wziąłem go. I teraz przenoszę go jakby z prawej strony na lewą. Mhm. Tylko zobaczę, gdzie go dać na lewą. Jaką masz... jaka jest morda nad tym facetem właśnie? Nad facetem jest gościu, już ci mówię, jest gościu właśnie z hełmem niedźwiedzia. Nie, może to jest wilk. Aha. Albo lew. Czekaj, czy to mam się różne? Dobra, mam to. Ale czekaj chwilę, bo to jeszcze nie wszystko, nie? Bo to jest... Bo on ma na piersi... Tak, no na ramienniku ma chyba cebulę. Nie wiem, co to jest właściwie. Na ramienniku ma 5 cebuli. Na zbroi ma dziki. Dobra, spokojnie, mam, tylko
Jakby ja nie mogę podmieniać w ogóle, nie mogę Aha. układać, mogę tylko wyjąć. No to musisz gdzieś znaleźć miejsce, żeby to ułożyć, nie? W tym pomieszczeniu musisz mieć gdzieś takie miejsce, gdzie możesz te witraże składać. Okej, okay, postaram się znaleźć takie miejsce, okej. Okay. Aha, dobra, okej. Okay, może już, na tej? Ja już wiem, dobra, okej, okay, wszystko jasne. Wszystko jasne. Mam miejsce, gdzie mogę układać te rzeczy. Nie ma problemu. Miejsce? Jakby na samym środku tego całego pomieszczenia. No bo miałem takie, na początku miałem trzy kominki. Ja je olałem, nie? Mhm. Ale teraz już... A, tylko że to mi znika. Bo może musisz to na odpowiednie miejsce ułożyć. Bo ustawiasz na środkowym to na przykład, bo ja mam to na środkowym. Ten. Dobra, to dobra, tego pana z cebulami mam na środku. Okej, okay, mam nadzieję, że ten pan z cebulami mi teraz nie zniknie. Bo mi się bardzo obraził. Dobra, dałem go tak, na teraz środkowy na witraż teraz patrzymy, tak? Tak, tak, tak. Dobra, to jest ten pan z cebulami, pięć cebuli. Tak, tak. Cebule, to są takie... Dobra, tam, nieważne, w środku jest gościu ze strzałami, tak? Tak, w środku jest gościu ze strzałami z tymi... Łabędziami. Łabędziami, dokładnie. Dobra, no. Okej, zobaczę, czy mój tam pan jeszcze jest. Jest, dobra, okej. Luz. To teraz tak, idę do pana faktycznie z tymi łabędziami. Dobra, mam go, biorę go. Tak. Okej. Okay. Udało się. Dół. Tak. Dobra. Okay. Dół jak wygląda, powiedz mi, Mordunio? Dół to są, to taką obwódką dołu, to są takie drzewa liściaste. Aha. Ale na dole jakby są choinki, tak? I są cztery pary choinek ustawione. Dobra, wydaje mi się, że to znalazłem. Cztery pary choinek są takie, nie? Aha, okej, to chyba to będzie to. Dobra, spróbujemy. Jak są pary tych choinek, to w każdej parze jedna jest większa od drugiej, nie? Dobra, zobaczymy, czy da radę. Znaczy, te dwie choinki na środku są jakby w oddali, biorąc pod uwagę perspektywę zbieżną, a ta lewa i prawa są większe, bo są bliżej, tak? W tym sensie? Bo powiedziałeś, że one się różnią między sobą. Wiesz co, powiedziałem, że w każdej... Znaczy tak, że te środkowe są trochę mniejsze od tych po lewej i prawej stronie. No tak, 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 to perspektywa zbieżna. Dobra, to... I to w ogóle wygląda tak, jakby po środku było, wiesz, lustro i to jest odbicie lustrzane prawa, lewej strony, tak? Dobra, ale są cztery sztuki tych drzew, tak? Cztery pary, łącznie drzew jest 8 choinek. A, no to widzisz, to tak mi mów. Dobra, okej, okay, bo to jest cztery pary, czyli 4 razy 2 daje 8. Dobra. Men's not hot. Okej. Okay. Quick maths. O kurczę, dlaczego to nie działa? Okej, okay, dobra, są 4. Są 4, dobra, sorry, nie słyszałem. 4 czy 8? No, 4 pary w tym sensie. Dobra, super. Dobra, to teraz myślę, że spokojnie możesz mi zacząć opisywać, załóżmy, prawy. Dobra. Prawy witraż. Tak, więc w prawym jest, no. jest blondyna ze sztyletem. Blondyna ze sztyletem, dobra. Tak, blondyna ze sztyletem. Ale ona ma w głowę w lewą czy w prawą stronę? W lewą ma stronę. W lewą. I ona ma jakby... Okej, dobra, ja tu mam panią ze strzałą. Ona ma w prawą stronę głową przechyloną. Tak, głowę w lewą stronę. W lewą. Stronę dobra, tak. To jest druga strona. Trzyma sztylet w lewej ręce, ma głowę na lewą stronę. Mhm. Ma wieniec na głowie z kwiatuszków. No i wygląda jak taka, wiesz, taka słowianka taka. Dobra, mam. Taka, co ubija masło. Ta galerian... Nie galerianka, ta... Z tych teledysków. Dobra. Okej, okay, to teraz opisz mi pana nad nią. Pan nad nią to znowu jest gościu z głową, nie wiem, lwa chyba, to jest pumy, nie wiem co to jest właściwie. Dobra. Tak, więc ma brodę długą, taką brązową albo rudą, są do końca nie jestem pewien. Znowu ma cebulę na ramienniku, ale nie ma borsuków na klacie, na zbroi. Dobra, okej, okay, mam go. Idę go zamontować. Ten ma dłuższą brodę niż tamten. Dobra, dłuższą, kurczę. Dobra, no i podstawę mi podaj. Dobra, podstawa, no to masz tak, masz po samej lewej stronie, lewa i prawa strona, to są takie drzewa, w ogóle bez liści, nie ma w ogóle liści praktycznie chyba na tych drzewach. Aha, a więc na środku takie są takie lewo, wypłowiałe prawo, cztery drzewa. Cztery drzewa są takie, no. To wydaje mi się, że to będzie to.
Potem będziemy to najwyżej korektować. No spoko. Szkoda tylko, że nie mam żadnego jakby takiego efektu. Aha, tylko że on ma dłuższą brodę, tak? Tak, ma dłuższą brodę niż tamten. Ale powiecie, że tutaj z tego co widzę, jak na razie to wszyscy mają na ramienniku mają te cebule, więc... Aha, i on nie ma zakrwawionego oka. Wiesz co? Ma taką, nie, ma taką bliznę. Ma taką, wiesz co, ma taką bliznę na oku. To nie wiem, czy zakrwawione. On ma taką szramę, wiesz, pod okiem. Taką... Aż do brody. Od oka do brody na lewym, na jego prawym policzku ma taką czerwoną szramę. Dobra, teraz jest chyba okej. Okay. Tak mi się wydaje. Tak, on ma dłuższą brodę i on patrzy przede wszystkim w prawą stronę, prawda? Tak, swoją prawą stronę, tak. Swoją... Moją lewą. Twoją prawą stronę patrzy. Nie. Mów mi tak, jak patrzymy z perspektywy widza. No to patrzy, z naszej perspektywy patrzy w lewo. On patrzy w lewo, tak? Tak, z naszej perspektywy i ma długą brodę, tak? Ma długą brodę, tak. Dobra, to kompletnie jest w ogóle inny witraż. Czyli on patrzy w prawą stronę. Twoją prawą. Co? Twoją prawą patrzy. Naszą lewą. No chodzi mi o naszą, tak? No to naszą lewą stronę, nieprawda? Kurre! Dobra, to się zgadza, no. Okej. Okay. Mówimy teraz o tym witrażu prawym, tak? Tak. Dobra. Prawym, gdzie patrzy w lewo naszą stronę. Jak patrzę na obraz, patrzę jak na typa, patrzysz nie? Patrzę na niego, tak, no. Tak, to on patrzy w moją prawą stronę, tak? Nie, w moją lewą stronę patrzy. Kurwa, długą brodę ma i szaramę na oku, tak? Tak. Dobra, to mi wystarczy, reszta się nie liczy, bo nie ma innych. A środkowa no patrzy, też ma cebulę, patrzy, nazwijmy to kurwa, w inną stronę. A ten patrzy w prawą stronę, naszą prawą stronę. Dobra, naszą prawą, dobra, nieważne, on ma krótką brodę i tak. Nie ma blizny. Znaczy na taką brodę taką wiesz, taką ma... No wiem, tamten, no tak, ma, w tym sensie. Ma widać, że ma dużą brodę i wąsy, tylko że nie ma takiej długiej jak tamten. Przecież, że tak gdzie się zaczyna szyja, to się kończy broda, o. Dobrze, dobrze. I patrzy w naszą prawą stronę. Nie, już walić gdzie patrzy, nie obchodzi mnie to. Dobra, teraz lewy witraż. Środeczek. Dobra. Tak. Lewy witraż. Mhm. Środeczek. A, środeczek chcesz. No to jest tak. Ruda pani z warkoczem, ma miecz. Mhm. Na prawą stronę jest przykrzywiona. Mhm. Okej, okay, ruda pani ma miecz prawą stronę. No to wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że to. Mhm. Okej. Okay. Nie wiem, ale nie ma niczego na głowie ta pani, jak coś. Nie ma. Dobra. Okej. Okay. Prawą swoją rękę trzyma sobie na brzuchu. Tak, tak, dobra, ostrzem. Ma taką linię na czole, taką... Nie wiem, tak, czy to jest dobra, dobrze, to okay. Jest na pewno ta dziołcha. Okej. Okay. Podstawę teraz mi podaj. Podstawa, dobra. No to są... po lewej, prawej stronie są dwa takie drzewa liściaste z kwiatami na nich. Mhm. W środku jest fontanna i cztery takie krzaki takie z jagodami. Mam to. Dobra. Jest genialna zagadka, naprawdę. Wiesz, i pod bekę, i pod współpracę. Dobra, to został nam pan u góry. Tak, pan u góry to taki król. W sensie ma koronę. Mhm. Taką piękną koronę, taką królewską. Ładnie. Gościu jest... Kozia brudka, mała brudka? Tak, mała brudka, tak. Tak. Mhm. Nie ma na przykład brody na policzkach, w sensie tak do ucha. Wiem. Ma wąsy i taka kozia brudka, nie? Chyba mam typunia. Dobra, i ma medalion, w sensie mam taki naszyjnik z rubinem po środku, cebulę ma na ramienniku i ma te wilkołaki takie, ma z koroną czerwoną na piersi, na klacie. Dwa tak. Takie wilkołaki z koroną czerwoną. I patrzy no i się w lewą stronę, naszą lewą stronę. Dobrze. Wiesz co, powiem ci Peter, że no. Tak, ułożyłem wszystko ładnie, mhm. Nic już więcej nie mam do układania. I coś się nie zgadza. I nic się nie stało. No właśnie, dlatego że coś jest nie tak. Ja bym wrócił do tego prawego gościa, albo środkowego, bo mi się wydaje, że tam może być problem z tym patrzeniem się w złą stronę. Bo weź, po prawej stronie, ten gościu, co jest nad blondyną, tak? Czekaj, dobra. Spróbuję. A to dopiero początek. Przecież, bo jeszcze będzie szachownica. Dlaczego on mi się nie chce? Bo ja też drzwi się nie otworzą chyba. Nie, one są zamknięte cały czas. No, kurde. Gdzie mi to znik... Kurczę, dlaczego nie mogę...
Tak, bo prawy gościu patrzy w naszą lewą, naszą prawą, tak? Nie, w naszą lewą. No właśnie mówiłem ci od początku, że cały czas w naszą lewą patrzy ten gościu. No i on ma długą brodę, najdłuższą tak, ze wszystkich. Broda. Tak, najdłuższa ze wszystkich. No i dobrze, ja chciałem to skorektować. No. A coś mi nie gra z korektą. Dobra. To najpierw zdejmij to, tego dypa i zostaw to jakby na podłodze, to wróci na odpowiednie miejsce i dopiero później weź nowe. No właśnie, problem polega na tym, że on to jakby zamienia, no. No, tak miga mi to, kurczę. Coś tutaj nie gra, nie potrafię podmienić. A mam w dłoni prawidłowego typa, nie? Dobra, ja po prostu tego zaniosę tam i tyle, no może to w ten sposób. Dobra. All right. Dobra, ty se gnij tutaj, a ja idę po tamtego. Aha, fajnie, że zniknąłeś, super. To chyba jesteś po tamtej stronie. Okej, okay. Ważne, że on patrzy w naszą lewą i to jest najważniejsza informacja, bo jak on wygląda... Bo jak ale on wygląda, wygląda tak jak normalnie, no. Dokładnie. No, no tak jak opisywaliśmy. Dobra, okej. Okay. On się przerzucił na tamtą stronę teraz. Chodź tu, gnoju. Dobra. Dobra. Nie zrobiło się za dużo. Ale... Znaczy, z tego wynika, że w sumie każdy typunio patrzy się w naszą lewą. Każda morda. Nie, nie każda. Nie, nie każda. Nie, to która środkowa, się... środkowa się patrzy w prawą. Środkowa się patrzy w prawą. No tak, no przez to, żeśmy się nie porozumieli, która czyja prawa widza, moja, nasza, ich. Dobra, okej. Okay, znaczy, to... tak naprawdę to mówiłem cały czas, że patrzy w prawą albo w lewą naszą stronę. Po co dodawałeś w naszą? Niepotrzebnie motasz. W sensie, że patrząc z naszej strony, to patrzy się w prawo. Że naszą prawą patrzy. Słuchaj, nieważne. Już zaraz powinno być dobrze. To super. Mam taką cichą nadzieję. Ja również. I to jest pan Cebula. I on miał krótką brodę? Tak. Dobra. Znaczy krótszą niż tamten. Tak, krótszą. To wciąż jest dość długa broda. Tak, to nie, dlatego powiedziałem, że to nie jest kozia. Tak, to nie jest kozia. Bym ocenił tak 2 centymetry długość włosa. Dobra, słuchaj, znów z głowami jest wszystko w porządku. I teraz tak, zacznijmy... Zróbmy tak, od lewej strony i ty mi opisuj, jak to wygląda, dobra? Ty mi opisuj ten swój witraż, który stworzyłeś, ja ci zobaczę, czy się zgadza z moim po prostu. Od lewej strony. Od lewej strony, tak? Tak. Dobra. Tak, gościu patrzy w naszą lewą stronę. Mhm. Ma krótką brodę, kozią, najkrótszą. Tak, wąsy i bródka. Wąsy i bródka. Ma medalion, ma cebulę, ma koronę. Tak, a na klacie co ma? Na klacie ma wilkołaki z czerwonymi koronami, czy coś dobra, takiego. Dobra, okej. Okay. Dobra. Środek. Środek? No to jest pani, która leży sobie ze sztyletem malutkim na klacie, długi warkocz. A to jest miecz. Aha! No miecz! Tak. No miecz. A, o jest! Ale ją... przedziergało, dobra. Do prawej strony ona się kładzie do prawej strony naszej, tak? Okej. Okay. I ma miecz w sobie. I ma warkocz, ten rudy taki, no. Dobra. Okej, okay. A podstawa, no to są, to jest ta fontanna po środku, nie? Tak, ale co jeszcze jest tam na niej w sensie? Teraz słabe mam oświetlenie tego wszystkiego. Aha, ale tak, przy tej fontannie są te cztery takie krzaki z jagodami? Tak, dokładnie. Tak. Na każdym krzaku? Ja nie wiem, czy to jest istotne, ale wydaje mi się, że tak. To są cztery. I te zewnętrzne drzewa, tak? To są liściaste drzewa z kwiatami. Takimi. Tak, zgadza kwiaty. Się. Dobra. Tą stronę na pewno mamy zrobioną, okej. Okay. Dobra, środek teraz w takim razie. Pan, który patrzy... Dobra, pan, który patrzy w naszą prawą stronę. Ma niedźwiedzia na głowie. Tak, no, taki, a to jest taki niedźwiedź, taki, nie wiadomo, nie wiem, czy to jest hełm, niedźwiedź, nie? Wiesz co, no nieważne, jaki zwierz i korona jest złota z nausznikami takimi ostrymi. Korona? No taki hełm złoty wielki. Taki hełm, dobra, okej. Okay. I ma takie nauszniki takie, tak? Tak jak Rzymianie. Dokładnie tak. No, taka okay. Przyłbica. No. I patrzy się na prawą stronę naszą, tak? Tak, dokładnie. Ma cebulę na ramiennikach, a na klacie bijące się dziki, nie wiem.
No, dzięki z tymi mieczami, tak? No, tak, zgadza Dobra, się. Dobra, okej. Środek jest leżąca pani bądź gościu z trzema strzałami w klacie. Na którą stronę się przekrzywia? Ona patrzy w naszą lewą. Co? W sensie, że leży na prawej stronie, tak? Że głowa ma po prawej stronie naszej. Tak, 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 tak. Dobra, okej. Ma łuk, trzy strzały i łabędzie na ramiennikach. Tak, i na hełmie też. Tak. I ma skrzydełka na hełmie. Tak. Dobra. I dół. Dół to są cztery pary po dwa drzewa. I liściaste drzewa na zewnątrz, tak? Tak, tak. Ja myślę, że jednak te boki tak. nie są... A te drzewa, czekaj, a te drzewa, no to jak masz te cztery pary, to te cztery pary drzewa od lewej strony, to po lewej stronie jest duże, małe, małe, duże, duże, małe, duże, tak? Dokładnie. Dobra. No to jest okej, chyba. Jeszcze pójdę się przejść, sprawdzić, czy są jakieś, powiedzmy, alternatywne wersje tych podstawek. Nie, to w ogóle jest jezioro jakieś. To jeziora nie było nigdy jako podstawka. Pójdę jeszcze na tamtą stronę, bo pewnie tutaj szkopuł tkwi w jakimś drobnym elemencie. No, na bank. Okej, tu w ogóle jest jakiś rozpierdziel z włóczniami. To nie, ale tu są tylko cztery zwykłe drzewa. To nie, dobra, podstawka jest na pewno okej. Dobra. To czyli... prawe teraz. Tak, to teraz prawe. Tak. Tak, jest pan, który patrzy w naszą lewą stronę. Tak, ma dłuższą brodę. Najdłuższą chyba po prostu z nich wszystkich. Ma cebulę na ramiennikach. Tak. Ma hełm, ale srebrny, nie złoty, taki właśnie rzymski. A czekaj, to w takim razie to ma chyba znaczenie. A to nie wiem, czy to jest srebro. Dla mnie to jest brąz. Kurde. A nie wiem, czy to jest srebro, psiajucha. No wiesz co, ewidentnie różnią się kolorystycznie te mordy. Znaczy te hełmy. Nic, kurde, no ważne. Dla mnie on jest brązowy, ale... Dla ciebie on jest brązowy. Zobaczę, czy są jakieś alternatywy. Dobra, a na klasie niczego nie ma. Czekaj, ten na pewno nie jest dobry. Czekaj, sprawdzę alternatywy, zanim będziemy dalej jechać z tematem. Kurde, nie wiem. Nie, dla mnie to też jest jakiś taki srebrny, no. Może to jest srebrny. Znaczy, on jest taki trochę inny niż ten pierwszy w kolorze, ale to nie wiem, od czego to zależy tak do końca, bo ja to źle widzę. Co, te kolory. Najważniejsze, że patrzy w naszą lewą stronę, ja już nie mam alternatyw. Dobra, okej, patrzę w lewą stronę, patrzy, ma tą szramę pod swoim prawym okiem. Tak, tak? Lewym okiem, swoje lewe oko. Twoje lewe oko? Tak. To jest Pod swoim jego. Prawym okiem. Nie, lewym. Bo on musi być pod lewym okiem szramy, skoro patrzy w lewą stronę, tak? Bo gdyby... Czekaj, czekaj chwilę, bo... Ty mówisz o tym, w którą on ma głowę skierowaną, czy w którą stronę patrzy? No to jest to samo przecież, nie? Nie. No jak jest skierowany w lewo, no to patrzy w lewo, nie? Nie, on widzisz, on jest skierowany w on jest skierowany w swoją lewą stronę, ale patrzy w prawo swoje. Czyli co, ma wygiętą szyję? No, w sensie, możesz, zobacz, zrób teraz przed kamerką, zrób test, patrz. Możesz się dusić w lewą stronę, a patrzeć w prawo. No nie? Tak, w tym, aha, ty mnie nie widzisz. Jak być wychylony? To nie ma znaczenia. No możesz, to nie ma. Obróć głowę, tak, nie? Złap sobie głowę, obróć ją sobie o 30 stopni, w sensie przed kamerką, obróć sobie o 30 stopni w lewo, w sensie, wiesz, na szyi po prostu sobie obróć w lewo o 30 stopni, tak? No. I spójrz w prawo na kamerkę. Aha, czyli, no to... Da się tak. Czyli jego oczy są zwrócone. No, patrzycie, no to są zwrócone oczy. On ma głowę, w sensie tak, on, no właśnie nawet może nie głowa, ale on jest tak pod kątem, w sensie tak pierś jest tak skierowana i patrzy, widzisz, on jest tak do lewej strony, nie? Dobra. On jest tak obrócony do lewej strony, ale patrzy w prawą stronę. No jeśli już czepiamy się, gdzie się on patrzy, to mam wrażenie, że on patrzy się na mnie. No tak, dokładnie, ale jest do lewej strony skierowane jakby, tak? Tak, w lewą stronę, naszą lewą stronę ma... Nie, w swoją lewą stronę. Nie wkurwiaj mnie, doktora. W naszą, nie, ale no w swoją lewą stronę się obrócił, no. W swoją lewą stronę się obrócił, no. Nie, no to jest kompletnie inna postać, której tu kurwa nie ma. Nie ma. Dobra, ale widzisz, pod swoim prawym okiem masz ramę. Pod swoim prawym okiem. Jego prawe oko. No widzisz, tak. A mój ma na lewym, prawda? O, ma na lewym. No właśnie, to poszukaj innego w takim razie jeszcze. Takiego z brodą dłuższą. No właśnie o to chodzi, że mi się wydaje, że to jest jedyny z tak długą brodą morda. Nie, dobra, jest. To może być to, ale jak to będzie to, to my po prostu jesteśmy, nie wiem...
A czemu to jest to? Ale ma pod prawym okiem swoim masz ramę? Tak, ten masz ramę pod I patrzy się w naszą lewą stroną się patrzy? Dlaczego zniknęło tamto do cholery? Dobra. Dobra, spokojnie. Ja nie chcę już nagrywać z tej gry. Ja... Nie! Kurwa, nie! Gdzie to znikło, no? Gdzie on jest? Dobra, teraz mam typunia, który ma pod prawym okiem, ale kompletnie inaczej jest zwrócony niż mówiłeś. I nie chcę wracać do tematu już to, ale z obróceniem. Ale jest odwrotnie niż tamten? Dobra. Teraz on dokładnie jest zwrócony w tą samą stronę, co środkowy. Dobrze? W tą samą, co środkowy jest zwrócony. Tak, dokładnie tak. Ta sama postura. Dokładnie ta sama, tylko że patrzę w inną stronę. Wzrok ma wtedy nie tak jak ten środkowy, tylko w drugą stronę. Patrzy, jak tak? Klata jest w jedną, to głowa jest w tą samą stronę. Tak, ale wzrok w inną. Jebać wzrok! To ale nie to ma znaczenia, ważne. Nie! To jest ważne, ale nie, to bo, nie jest w ogóle ważne. Ten środkowy patrzy w inną stronę niż ten po prawej stronie. Dobrze, zgadza się, ale oni i tak się różnią przede wszystkim innym. Na przykład ten środkowy ma srebrne cebule, a ten właśnie po prawej stronie ma złote cebule. Tak, chyba, no tak jest. Po prawej stronie ma złote cebule, a ten po środku ma srebrne. Dobra, opisz mi środek prawego witraża. Środek prawego witraża? Tak. A, środek, dobra. No to jest ta blondyna ze sztyletem. Mhm. Skierowana na naszą lewą stronę, w sensie przechylona na naszą lewą stronę. Tak, czyli głowa jest po lewej stronie witraża. Dokładnie. No właśnie. No i nie wiem, co tu jeszcze w sumie. Nie wiem, czy mam pisywać suknię. No wygląda jak taka słowianka. No. Tak, tak, tak. Dobra, a podstawa to jest wypłowiałe cztery drzewa, nie? Na samym środku. Tak, na środku i no i po lewej i prawej też są takie drzewa, takie bez liści żadnych, tak? No według i te drzewa są takie, że jakby najbliżej są te drzewa na zewnątrz, później są te prawie na zewnątrz i później te na środku. Tak, że są najmniejsze te po środku i tak to idzie ten. Czyli nie mówimy, zapominamy o oczach. Te postacie nie mają oczu. Okay? Mają oczy. Dobra, wyobrażamy sobie, że kurwa nie mają oczu. Lewa strona jest gościu... Znaczy inaczej. Środek i lewa są w tą samą stronę skierowane. Z kolei... przepraszam. Środek i prawa... Wszystkie trzy są w tą samą, od razu ci powiem. Wszystkie trzy mają taki sam profil. Taki sam profil, tak? Czyli są obróceni do swojej trochę lewej strony, tak? Wszystkie trzy postacie mają dokładnie takie same zdjęcie zrobione, jakby, tak? Spoko! No. To jestem ciekaw, jakim cudem ja znajdę tego kurde, Baratheona całego pieprzonego. Jak to jest jedyna... Dobra. Dawaj mi ten wytrasz. A jeszcze pytam się, czy wszyscy patrzą w tą samą stronę? Nie. Jeden nie. Dobra, nieważne. Bo teraz jest teraz zabawa z witrażami. Tak! No i zobacz. A jednak. Dlaczego ja mam wrażenie, że podczas tego całego odcinku przynajmniej 30 sekund kluczowych elementów to był troll? Ale wiesz, że to jest dopiero początek. Nie wygłupiaj się, ja już chciałem to kończyć. Jeszcze nie zrobiliśmy tej zagadki, nie wyszliśmy z tego pomieszczenia, bo jeszcze jest ta szachownica pieprzona. Teraz się odblokowało, na szachownicy mi się też odblokowało. Dobrze, nie możemy tego zostawić do ciebie, czy coś? Wiesz, ja mam 35 minut odcinka już. Osiągnęliśmy punkt kontrolny, tak? Tak. No to możemy to zostawić chyba. Dziękujemy wam bardzo serdecznie! Udało się, moi drodzy, szach już u Piotrka, za niedługo. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tak. Było super. Było ekstra. To jest bardzo specyficzny rodzaj odcinków, ale on mi się podoba, bo jest nietuzinkowy. Jest intelektualny bardzo. Trzeba się dużo nagłowić i powkurzać przy okazji, ale jak się osiąga ten cel, to jest satysfakcja duża, co? To prawda. Przede wszystkim ulga, Piotrze. Jaka? Ulga. A, ulga. No tak, to prawda, ulga jest. No. Duża ulga, że nagrywaliśmy to dzisiaj tylko 38 minut, a nie godzinę 45. Dokładnie tak.
Wreszcie odpocznę od montażu, chociaż jeden dzień. Serdeczna tarcza. Dzięki, Peter. Dzięki, wy. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Pa, pa.